Jezus przywołał do siebie 12 i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przekazał im, żeby nic sobą nie brali na drogę prócz laski, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. I mówił do nich, gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą, nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie prok z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Jednym ze skutków tak zwanej rewolucji przemysłowej, która rozpoczęła się w Anglii w drugiej połowie XVIII wieku, a właściwie na tym ta rewolucja polegała, że wprowadzono w przemyśle, w ogóle przemysł się pojawia, przechodzi z rzemiosła do przemysłu i zmienia się kultura pracy. W rzemiośle jest jakiś człowiek, tak rzemieślnik, który wykonuje cały produkt, od wyboru materiału, aż po produkt końcowy. Tak oczywiście najprościej mówiąc. Natomiast w przemyśle następuje pewna zmiana, bo ta kultura, ten proces produkcji zostaje podzielony na ileś tam etapów i w każdym tam etapie mamy jakąś konkretną osobę, która wykonuje, ma bardzo konkretny zakres obowiązków, wykonuje bardzo konkretne czynności, które razem w całości powodują, że zostaje wyprodukowany, tak jak mówimy, jakiś produkt. Interesuje tego robotnika, tego pracownika tylko ten bardzo ściśle zakres, wyznaczony zakres obowiązków. Staje się on, można powiedzieć, takim trybikiem w wielkiej maszynie, która produkuje jakieś przedmioty. Już nie człowiek produkuje przedmiot, tylko fabryka produkuje jakieś rzeczy. Oczywiście ten model pracy, ta zmiana tego modelu pracy spowodowała znaczny wzrost wydajności produkcji, ale jednocześnie, i to są takie negatywne skutki tego, i to jakoś jest naturalne, jakby to naturalnie z tego wynika, że zawęziła się perspektywa poszczególnych pracowników. Oni już nie produkowali jakiejś tam wielkiej rzeczy, tylko produkowali, robili jakąś jedną drobną część tej rzeczy. Doskonale pokazał to Charlie Chaplin. Myślę, że starsi kojarzą ten film, a jeżeli nawet tytuł nie kojarzą, to tą scenę z filmu Dzisiejsze czasy z 1936 roku. I tam Charlie Chaplin w tej scenie, można sobie na YouTubie to znaleźć dzisiaj po południu, Charlie Chaplin stoi, jest w fabryce, pracuje w fabryce na taśmie produkcyjnej, tak? Ma klucz i przekręca, tam śruby dokręca i całe 8 godzin przekręca te śruby, już jest później tak skołowany, że zaczyna przekręcać guziki, nie? I bardzo zabawna scena, ale która pokazuje właśnie to, że ta scena kończy się tym, że on zostaje wciągnięty przez maszynę, przechodzi przez takie wielkie koła zębate i na końcu zostaje wyrzucony. Zobaczcie sobie tą scenę. Ona pokazuje właśnie to, co się dzieje z pracownikiem w takim procesie produkcji, że on rzeczywiście staje się jakimś trybikiem wielkiej maszyny produkującej jakieś tam rzeczy. Ta dzisiejsza kultura pracy, w której my żyjemy, w której dzisiaj funkcjonuje wiele przedsiębiorstw, wiele korporacji, jest tak naprawdę kolejną wersją, kolejną odsłoną tego, co się zaczęło w XVIII wieku, w drugiej połowie XVIII wieku w Anglii. Dzisiaj także w wielu dziedzinach produkcji człowiek, pracownik sam albo w zespole ma do wykonania bardzo ściśle określone zadania. Ma je wykonać jak najlepiej, a wyniki jego pracy będą bardzo ściśle zmierzone, bo chodzi o pewną wydajność, żeby ona była jak największa. Tak? Oczekiwane i premiowane jest oczywiście najlepsze i najszybsze, najbardziej wydajne wykonanie tego zadania. Masz być mistrzem, masz być profesjonalistą w jakimś bardzo określonym zadaniu specjalnym.
I to ja mam kilku znajomych informatyków, którzy pracują czy w Opolu, czy w Warszawie, czy we Wrocławiu, tak naprawdę pracują w Londynie albo w Stanach Zjednoczonych. No i ja czasami, ponieważ mnie to też interesuje, tego pytam, tak? Maciek, co ty właściwie robisz? I on mi opowiada to, nie? Go tak słucham, że tam w zespole coś tam robią, opracowują, a ja mówię, ale po co to, co wytłumacz po ludzku, nie? No i on mi mówi, słuchaj, my właściwie programujemy, żeby w tym wielkim systemie jakimś informatycznym, obsługującym jakąś tam wielką firmę, działał jeden przycisk. Działał jeden, że ten jeden przycisk ma po prostu w różnych okolicznościach, czy ta jedno okienko ma się właściwie otwierać, ma właściwe dane pobierać i później przesyłać je dalej. Bardzo cały zespół ludzi, którzy pracuje tylko nad tym jednym zadaniem, nad tym jednym modułem wielkiego systemu. Więc to jest tak naprawdę nowoczesne, takie współczesne odzwierciedlenie tego stania przy tej taśmie produkcyjnej. Oczekiwanie profesjonalizmu w pracy nie jest niczym złym. To jest coś naturalnego. Zatrudniając kogoś nawet do najprostszych prac, oczekujemy, że ta osoba czy ta firma ma takie kompetencje, ma takie zdolności, moce przerobowe do tego, żeby tę robotę wykonać dobrze, sprawnie, tak za godziwą cenę. A rynek, i to doskonale też wiemy, rynek bezlitośnie wszystkich fuszerzy po prostu weryfikuje. Zostają ci najlepsi. I to jest bezlitosne. No bo ktoś raz, drugi, trzeci zawali robotę, no to poczta pantoflowa już przekaże, nie bierz tej firmy, bo on ci po prostu tego nie zrobi, albo zrobi ci to źle i przepłacisz. Zaczynam od tego i pokazuję jakby ten szeroki ten obraz, dlatego że takie patrzenie, taki sposób patrzenia właśnie jak w kulturze przemysłu czy w kulturze korporacji, my dzisiaj bardzo często przenosimy mniej lub bardziej świadomie także na Kościół. Niektórzy mówią wprost, że Kościół to jest najstarsza korporacja na świecie. I oczekujemy, że ta korporacja, jaką jest Kościół, będzie działać sprawnie. Że jej pracownicy będą profesjonalistami w swoim fachu. Że przychodząc do kościoła czy do kancelarii, będziemy kompetentnie i profesjonalnie obsłużeni. Że kazanie zawsze będzie na najwyższym poziomie, tak? Że ksiądz będzie zawsze uśmiechnięty i wszystkich z otwartymi rękami po prostu przyjmował, tak? Klient nasz Pan, że ksiądz będzie zawsze pełen energii po prostu, że nigdy nie będzie zmęczony, że i tutaj można by było sobie jeszcze dopisać wiele różnych innych oczekiwań względem tej korporacji, względem jej urzędników, które się straszają w takim powiedzeniu, że ksiądz powinien być jak zupa pomidorowa i powinien wszystkim smakować. I w sumie, choć te oczekiwania są nierealne, to jednak w sumie są słuszne. To oczekiwanie profesjonalizmu w Kościele jest jak najbardziej słuszne. I bo ja osobiście, ci, którzy mnie bliżej znają, to wiedzą, że mi bardzo na tym zależy, żeby w tym zakresie, w którym funkcjonuję, czyli jako proboszcz, żeby w naszej parafii to wszystko, co jest tylko możliwe, żeby było robione jak najlepiej, jak najbardziej, używając tego języka, profesjonalnie. Tak, żeby wszystkie te rzeczy, które można zrobić, żeby to było zrobione. Tak? Przez ileś tam lat robiliśmy w duszpasterstwie akademickim koncert uwielbienia w Opolu i robiliśmy go w taki, a nie inny sposób, wykładając pieniądze na najlepszych muzyków, na tych, którzy prowadzą chór, tak, żeby to wszystko było jak najlepiej zrobione. Dlaczego? No jednym z powodów było to, że ja jestem przekonany, że w Kościele jest za dużo po prostu paździerzu. Że dla wielu ludzi określenie katolicki równa się paździerzowy, tak? Taki po prostu nie z tego świata. I to jest coś po prostu błędnego, bo to zaprzecza temu, kim jest Pan Bóg. Bo Pan Bóg jest po prostu dobry, piękny, jest, można powiedzieć, najpierwszym z profesjonalistów. To więc to, co my robimy jako Kościół, musi być też dobre i piękne. Nie możemy sobie pozwolić na fuszerę.
To jest po prostu zaprzeczenie temu, do czego Pan Bóg nas wzywa jako chrześcijan, jako Kościół. Więc to oczekiwanie profesjonalizmu jest jak najbardziej słuszne. Ale jednym z owoców takiego korporacyjnego myślenia o Kościele jest, i to jest jakby z doświadczenia teraz naszej kancelarii parafialnej, naszej parafii, jest traktowanie parafii jako zakładu usług religijnych. Takiego zakładu, który najmuje do wykonywania usługi modlitewnej, pogrzebowej, chrzcielnej, ślubnej, pierwszokomunijnej albo bierzmowańcowej. Tak? Ja najmuję zakład do tego, żeby wykonał dla mnie pewną usługę i mu za to płacę. Może na szczęście rzadziej chodzi w takim myśleniu o usługę mszalną. Tak? Bo jak ktoś już zamawia intencję mszalną, to generalnie wiemy, że mam takie przekonanie, że wie, o co chodzi. Wie, dlaczego tę mszę świętą zamawia. Ale jeśli chodzi o te różne okoliczności właśnie takie świąteczne, odświętne, to słuchajcie, to jest naprawdę bardzo często. Proszę księdza, cytat z naszej kancelarii parafialnej sprzed kilku lat. Kiedy będzie rozdawany dzieciom ten opłatek? Ja sobie tak myślę. Jaki opłatek? Ja mówię, opłatek, proszę pani, będzie na Wigilię. To wtedy, no ksiądz wie, no opłatek, ten dla dzieci z trzeciej klasy. A ja mówię, a o komunię świętą pani chodzi? No tak, tak, tak. Ja mówię, pani, opłatków dzieciom nie rozdajemy. To w czasie Wigilii rodziny same. My możemy ewentualnie pomóc przygotować pani dziecko do pierwszej komunii świętej. I pani w ogóle nie wie, o czym ja mówię. Ona jest jakby w ogóle w innej rzeczywistości, w innej czasoprzestrzeni, słuchajcie. Naprawdę. Albo sytuacja sprzed kilku tygodni. Dzwoni telefon. Okazuje się później, że nie dotyczy to naszej parafii, tak, że no, babcia zmarła, no i załatwiamy pochówek i fajnie, jakby ksiądz też tam był. Nie? Bo babci by się to podobało. Ja nie wiem, czy kategoria fajności, jeśli chodzi o pogrzeb bliskiej osoby, jest tutaj właściwą kategorią, tak? Protokół przedmałżeński. Jeden z najważniejszych dokumentów, które spisujemy w kancelarii parafialnej. Tak? No i jedno z najważniejszych pytań w tym protokole, które się pojawiło po jego reformie sprzed kilku lat, to jest pytanie o motywację młodych kandydatów do sakramentu małżeństwa, jeśli chodzi o to, dlaczego oni chcą przyjąć, dlaczego chcesz zawrzeć związek małżeński w kościele, pisane przez duże K. Czyli nie chodzi o budynek, tylko o wspólnotę. Czyli chodzi, dlaczego chcesz przyjąć sakrament małżeństwa? Żeby było fajnie. Albo, że jakby tak ksiądz nam jakieś fajne kazanie powiedział. No a jak nie daj Boże, ksiądz w tym dniu będzie miał słabszy dzień. Tak? No mam prawo do tego, żeby czasami po prostu się wyspać, w najzwyczajniej świecie. To jak nie powiem fajnego kazania, to już ten ślub będzie nieważny. Albo któryś z gości nie pójdzie tak, jak powinien, jak sobie to młodzi zaplanowali, że tam wszystko musi się odbywać, tak? To już nie będzie ważne. Zakład usług religijnych. Płacę, to wymagam. Jak pani nie zapłaci, w cudzysłowie, jak pani nie złoży ofiary, pani nie musi zapłacić. Nawet nie należałoby płacić. Pani może złożyć ofiarę, czy pan może złożyć ofiarę. Ale jak pan nie złoży tej ofiary, to my też tą mszę świętą odprawimy. Też ten pogrzeb odprawimy. Bo to nie chodzi o... To nie ma umowy kupna-sprzedaży usługi. To nie o to chodzi. I to jest, słuchajcie, to naprawdę się dzieje nie gdzieś tam. To się dzieje tu i teraz, w naszej rzeczywistości parafialnej. Jest jednak w tym wszystkim jedno podstawowe ale. Mianowicie takie, że Pan Jezus nie założył korporacji, nie założył zakładu usług religijnych, nie zatrudnił profesjonalistów od ewangelizacji, nie zatrudnił też grona profesorów, żeby opracowali strategię dla tej firmy, żeby badali wskaźniki wzrostu, przychodów w jakimś tam okresie.
nie pobudował uniwersytetów, szkół, szpitali. Nic takiego Pan Jezus nie zrobił. Nie zgromadził też najbardziej wpływowych i uczonych swoich czasów. W gronie apostołów nie ma żadnego z uczonych w piśmie, nie ma żadnego urzędnika królewskiego, żadnych profesjonalistów tam nie ma. Pan Jezus wybrał do grona swoich apostołów i posłał, o czym dzisiaj słuchamy w Ewangelii, tych, którzy po ludzku najbardziej się do tego zadania nie nadawali. Nie przeszliby żadnego procesu rekrutacji. Ostatnich tamtego społeczeństwa. Prorok Amos w dzisiejszym pierwszym czytaniu, i właściwie stąd się wziął ten dzisiejszy temat, mówi o sobie wprost, że on jest prostym pastuchem. On jest w konflikcie z kapłanem Amazjaszem, czyli kapłan Amazjasz to jest ktoś, przedstawiciel takiego religii kultycznej, takiej urzędowej. Tak? Ten kapłan Amazjasz mówi królowi to, co król chce usłyszeć. Nie? Jest poprawny politycznie, tak byśmy powiedzieli. Mówi to, miód na uszy. Tak? I przychodzi teraz prorok Amos i mówi coś, co się królowi nie podoba. I ten kapłan Amazjasz idzie do Amosa i mówi: niech cię tu nie będzie. Idź stąd. Bo to się królowi, to co mówisz, to się królowi nie podoba. I wtedy Amos mówi to, co przedstawia się. Nie jestem ja prorokiem, ani nie jestem synem prorokiem, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i rzekł do mnie Pan: idź, proroku, do narodu mego izraelskiego. Jestem zwykłym pasterzem, amatorem, byśmy powiedzieli, tak? Ale Pan Bóg mnie powołał do tego, żebym mówił to, co mówię. I nie pójdę stąd. Pan Jezus wybiera prostych rybaków, wybiera znienawidzonego przez ludzi celnika Mateusza i mówi im: idźcie i głoście, uzdrawiajcie, namaszczajcie chorych. Nie powierza zadania profesjonalistom, ale amatorom. Dzisiaj w naszym rozumieniu amator to bardzo często jest taki negatywny wydźwięk, ale to słowo amator, słuchajcie, to jest przepiękne słowo. Bo w tym słowie kryje się łacińskie słowo amo, amare. To jest słowo kochać. Amator to jest ktoś, kto nie robi czegoś dlatego, że mu za to płacą, tylko dlatego, że ma do tego serce, że kocha to, co robi. Mogę być profesjonalistą duszpasterskim, słuchajcie. Może w naszej parafii wszystko funkcjonować jak w szwajcarskim zegarku. Tak? Że nie będzie w gazetce ani na stronie parafialnej żadnych błędów ortograficznych ani treściowych. Tak? Że nie będzie, że w rozpisce intencji jest o jednej godzinie nabożeństwa, a w ogłoszeniach jest o innej. Tak? Że nie będzie trzeba dzwonić, że wszystko będzie świetnie funkcjonować. Ale jak nie będę miał do tego wszystkiego serca, do tego, żeby być proboszczem, do tego, żeby być wikarym, to jesteśmy biedni. To po prostu jest bieda. Ona będzie świetnie funkcjonować, tak? Ale to będzie bieda. To nie będzie Kościół. Ale to dzisiejsze słowo jest skierowane nie tylko do nas, księży. Ono jest skierowane do wszystkich. Jezus, jeśli Bóg wybiera amatorów do misji zbawienia świata, to znaczy, i o tym dzisiaj święty Paweł w drugim czytaniu pisze, że wszyscy, jak tutaj jesteśmy, i starsi, i młodsi, jesteśmy wezwani i posłani przez Niego do tego, żeby głosić Ewangelię. To znaczy, że zrzucanie głoszenia Ewangelii na profesjonalistów, na księży, katechetów, siostry w zakonie, misjonarzy, tak, że ksiądz nam przygotuje dziecko do pierwszej komunii świętej. Nie ma bata, nie zrobię tego. Nawet nie próbuję tego robić. Zrzucanie tego na księży, że ksiądz za mnie załatwi wychowanie religijne, czy na katechetów, to jest zaprzeczenie mojej misji jako chrześcijanina. To jest jakieś nieporozumienie. Bo Pan Bóg nas do tego wybrał, żebyśmy głosili Ewangelię. Wszyscy, jak tutaj jesteśmy. Nie musimy być profesjonalistami w głoszeniu Ewangelii. Mamy być natomiast amatorami. To znaczy tymi, którzy mają serce do życia Ewangelią na co dzień. Do podejmowania życiowych, ważnych decyzji i tych mniej ważnych także. Do podejmowania tych decyzji zgodnie z moim sumieniem i zgodnie z Ewangelią.
do tego, że mam serce do modlitwy, do sakramentów świętych, do czytania Pisma Świętego, do dzieł miłosierdzia, że ja mam do tego serce po prostu. My potrzebujemy w Kościele amatorów, to znaczy ludzi, którzy mają serce do życia chrześcijańskiego, nie profesjonalistów. Święty Augustyn, i tym chcę zakończyć, w jednej ze swoich kazań powiedział takie słowo, że teraz parafrazuję, że zapalić serce drugiego człowieka może tylko serce, które samo płonie. Jak moje serce nie będzie płonąć, to nikogo nie zapalę. Jak twoje serce rodzica nie będzie płonąć, to nie zapalisz serca twoich dzieci. I to jest logiczne. Prośmy więc dzisiaj o to, żebyśmy byli w tych wszystkich powołaniach, w tych wszystkich miejscach, w których jesteśmy, w których Pan Bóg nas stawia, żebyśmy tam byli amatorami. Żeby nasze serca tam płonęły po prostu do życia chrześcijańskiego. Amen.